dzisiejszym odcinku przygotowałem dla was historię Peliego, czyli jednego z najbardziej popularnych skinów w Fortnite. No i słuchajcie, jeśli chodzi o tego skinka, pierwszy raz mogliśmy go zobaczyć w karnecie na sezon 8. Tu co prawda widzimy teraz trailer sezonu 9, ponieważ pierwszy raz on został wykorzystany, jeśli chodzi właśnie o te filmiki zapowiadające właśnie w sezonie 9. Dostaliśmy oczywiście w sezonie 8 go w karnecie, bodajże to była 47 pozycja, 47 level karnetu. No i słuchajcie, od tego wszystko się zaczęło. Tutaj możecie zobaczyć właśnie tą oryginalną i jedyną wersję. Oczywiście jest to rozdział numer 1 i jest to oczywiście zapowiedź sezonu przedostatniego w rozdziale 9. I można powiedzieć, że to jest start, jeśli chodzi właśnie o używanie go w trailerach. Te trailery są dzisiaj, no naprawdę, jest ich sporo, samych skinów jest sporo i właśnie w tym odcinku przygotowałem dla was wszystkie skiny, które są aktualnie dostępne. Jeśli coś zostało pominięte, napiszcie w komentarzu. No i słuchajcie, na samym wstępie łapka w górę, kto lubi tego skina. Każda osoba, która no lubi skórka, niech zostawi łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No i słuchajcie, tutaj właśnie mamy tą zapowiedź sezonu 9. Był to futurystyczny sezon i w sezonie 9 dostaliśmy kolejną jego wersję. Nie wiem, czy to będzie tutaj przygotowane chronologicznie, ale powinniśmy dostać, właśnie, powinniśmy dostać teraz tą scenkę z teleportem, czyli skąd wziął się bananek. Mieliśmy Jonesiego z bananem, no i Jonesy tutaj postanowił, że tego banana, nie wiem, przetransportuje do naszego świata. Zobaczmy, zobaczcie, jak to się stało. Czyli mamy tutaj... Ale czekajcie, to... Czyli wygląda na to, że to jest połączenie bananka i Jonesiego. Ej, tak szczerze, to nie wiedziałem o tym. Ale można tak tutaj troszeczkę to nawiązać z tym wszystkim. I tu oczywiście sezon numer 10, czyli sezon numer X. I tutaj bodajże właśnie bananka będziemy widzieli w kosmosie, czyli tak jakby w tym całym nieładzie, wszystko tutaj latało, legendarne SMG, mieliśmy tutaj Jonesiego, no i jak wiecie, wtedy ten punkt zerowy właśnie wybuchł, z tego co pamiętam, no i to wszystko zaczęło się mieszać i trafiliśmy tak jakby w inny czas. Chyba tak to było. Już powiem wam, że jest sezon, inaczej, jest teraz 2024, być może będziecie to oglądać za parę lat. Jest 2024 i jesteśmy na etapie rozdziału 5. To jest rozdział numer 1, więc jakieś tutaj braki albo no po prostu coś mogło mi wypaść z głowy. To jest zapowiedź sezonu numer X i jak widzicie, trafiliśmy tu troszeczkę do innych czasów, ponieważ tu była chwila przed uderzeniem. Sezon numer X i mamy kolejnego bananka, który jest wykuwany z metalów. Bodajże tylko nie pamiętam, w którym sezonie to było wprowadzone. Być może na koniec właśnie tej scenki dostaniemy coś takiego, ale chyba wygląda... Tak, wygląda na to, że tak, że powinniśmy tutaj dostać. I dostaliśmy właśnie tutaj bananka P1000S. Tylko nie zauważyłem, który to był sezon. Kolejny bananek, którego dostaliśmy, to oczywiście był bananek zombie. I tutaj on w połowie właśnie będzie zbudowany z kości. Jak wiecie, bananek był wtedy mega popularny. No i wydaje mi się, że nie bez powodu lądował on później w pakietach, ponieważ taki bananek... No, łatwiej po prostu taki pakiet sprzedać i zarobić troszeczkę kasy, więc z tego to też wynikało. Nie wiem, który tutaj będzie rok, ale tutaj już będzie na pewno... Czekajcie, który to był sezon? Czy to był rozdział... Tak, to na pewno był rozdział 2, tylko nie pamiętam, który to był sezon. Ten chyba z duchami? Bo wtedy dostaliśmy właśnie tego... O, właśnie, tu mieliśmy skiny, czyli piłkarka. Jak wiecie, piłkarki były wtedy bardzo... Nie. Czekajcie, sezon numer 2. Dobra, to jest sezon numer 2. Teraz. Być może tutaj jest jakieś małe zawirowanie i nie jest to chronologicznie, ale mamy tutaj sezon numer 2 i dostaliśmy wtedy opcję złotego bananka. Oczywiście agent Peli tutaj, jak widzieliście, w garniturze. I później na samym końcu mogliśmy go pokryć na cały złoty kolor. No to było niesamowite. Mi udało się bodajże chyba samą głowę zrobić, albo początek, połówkę głowy, bo trzeba było bodajże 300 level plus wtedy mieć, z tego co pamiętam. No i właśnie ten, o, swoją drogą to wszystko wraca. I zrobię dla was odcinek, w którym podsumujemy sobie wszystko, co powraca w tym roku. Bo na pewno w tym roku, na miesiąc, powróci do nas sezon 1, 2, 3, a czy 4 i 5 to chyba nie, bo mieliśmy tam jakieś przecieki, ale zobaczymy, zobaczymy. Być może dużo się jeszcze zmieni, zobaczmy, co będziemy mieli dalej. Tutaj niektóre skiny oczywiście nie mają swoich trailerów, więc są one pokazane tutaj w sklepie. I tutaj FN
i shop. Korzystamy od niego w tym wideo. I właśnie mamy tutaj Peliego wakacyjnego w takim kapeluszu. Chyba sobie też taki kapelusz. Słuchajcie, 10 tysięcy łap w górę pod tym filmem i będę nagrywał w takim kapeluszu. Wiem, że się to nie uda, więc luzik. I tutaj znowu mamy rozdział drugi, sezon... Ej, sezon 5. Ja chyba muszę zrobić jakichś milionerów fortnite'owych. Zaprosimy za krzaka i będziemy mu tutaj zadawać pytania. Bo to są fajne pytania właśnie. Ej, może zrobię taką serię? To nie jest głupi pomysł. Napiszcie, żebyście chcieli coś takiego. Ej, oczywiście widzowie, przypominam tutaj o kodzie Rafa, to ja jakby co, ale to dobra, lećmy dalej. I tu co jest z bananem? Czekajcie, czyli banana prawdopodobnie mamy tutaj w scenkach. No nie, więc no jak widzicie, o, był tam bananiek. Tylko czy tu się pojawił jakiś nowy banan? Jest dobre pytanie, na pewno mieliśmy go tutaj, ale czy on się pojawił, tego nie wiem. I słuchajcie, no mamy tutaj Peliego, ale nie pamiętam, czy wtedy dostaliśmy jakiegoś skina Peliego w tym sezonie. Chyba nie, oczywiście sezon z Galactusem, to był naprawdę mocny ten sezon, bo cały czas mieliśmy jakieś nowe moce. Ja pamiętam, jeszcze streamowałem wtedy. I tu kolejny bananek. Jaki tu będzie bananek przy Mandalorianie? Być może znowu będzie po prostu wykorzystany jego skin? To jest dobre pytanie. Co tu, ten sezon też był fajny. Ej, ten sezon też na... Ogólnie, jak się tak człowiek cofnie w tych sezonach, to te sezony były spoko. Czyli tu znowu mamy wykorzystanie bardziej tego właśnie skórka. O, ej, w sumie, ej, co to było w ogóle tam? Czemu on był zatopiony? W sumie to jest dobre na miniaturkę. Zobaczmy, co się wydarzy dalej. Mamy tutaj... A! Tutaj jest koniec Peliego w tym sezonie. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tutaj jest koniec Peliego. Oczywiście tylko na chwilę. Oczywiście tylko na potrzeby tego sezonu, który mieliśmy wtedy. Ale no zobaczmy. Zobaczmy, co się tutaj wydarzy. I mamy tutaj właśnie Battlebusa i za chwilę powinniśmy dostać Peliego. Tutaj można powiedzieć, że jego historia powinna się zakończyć. Tylko pytanie, czy się zakończy? No oczywiście, że się nie zakończy. Ponieważ jak wiecie, później dostaliśmy kolejne skiny, ale te wszystkie skiny zaraz zobaczycie. Oczywiście najnowszy skinek z 2024 również będzie w tym filmie, więc oglądajcie do samego końca, bo jestem ciekaw w ogóle, jakbyście mieli tak wypisać wszystkie te bananki, ile byście wypisali na ile samych skinów. Ej, dobrze by było, żeby ktoś z was napisał, ile tych skinów już jest w tym filmie, albo ile jest ogólnie, bo być może tutaj jakiś został pominięty. I słuchajcie, tu zbliżamy się do końca Peliego. Zobaczmy. Uwaga, 3. Chociaż nie, to jeszcze trochę trzeba będzie poczekać, ale jak widzicie, bananek zaraz zostanie tutaj, no można powiedzieć, pożegnany. Zobaczmy. Ej, no gdzie to? I myślałem, że to jest dużo wcześniej. Uwaga, o, jest bananek. I tutaj na tym powinna się zakończyć jego historia. Dokładnie tak. Bananka już z nami nie ma od tamtej chwili. Ale oczywiście dostaliśmy... jak on się nazywał? Potatus? Potasius. A tutaj mamy, nie wiem, cyberbananka, tak bym go nazwał. Nie mamy tutaj nazwy. Ale to jest ten taki właśnie w pakiecie jakimś cyber. Tutaj darmowy bananek. Bodajże to był rok 2022 albo 1. Ale już nie pamiętam, kiedy to weszło. Kreskówkowy bananek. Jak wiecie, nie każdy pakiet miał właśnie swoje trailery, więc z tego powodu jest to pozabierane z szafek. No jak widzicie, swoją drogą, no właśnie, oceńcie, który bananek jest dla was najładniejszy, najlepszy, bo dla mnie chyba dalej jest to ten bananek numer 1. Następnie sezon OG. Na pewno zastanawiacie się, ale co tu robi Peli? No robi tutaj Peli, ponieważ Peli, mamy kolejny skin Peliego i zobaczcie, tutaj pewnie nie ma tej muzyki, co była na OG, dlatego że prawa autorskie, ale na pewno dostaniemy tutaj nowego banana, czyli tego, którego widzieliście. I to jest banan z... No wygląda już prawie, że minął rok od tamtego momentu. Jest niesamowite, jak szybko mija czas. I powinniśmy dostać teraz greckiego bananka, czyli tego naj... Nie, jeszcze! Jeszcze coś! Star Wars... Aha! Bananek Lego! Tak jest! No widzowie, bananek Lego. Tutaj zapowiedź rozdziału 5 i sami zobaczcie. Bananek... I właśnie, jeszcze ten podróżniczy Peli. Właśnie, ja o nim zapomniałem, czyli ten Peli podróżnik, no i oczywiście wersja Lego. Napiszcie, czy gracie w Lego swoją drogą. No i mamy tam bananka, który sobie eksploruje Lego wyspę. No i oczywiście mamy tutaj też rybkę. Być może kolejna historia będzie rybki, więc dajcie znaka, czy byście coś takiego chcieli. I tutaj mamy skinak, jak wygląda on w grze już. No i oczywiście tutaj ta zapowiedź tego
co będzie się działo w Fortnite przez 2024. Nie wiem, czy gracie w te tryby w ogóle Fortnite'owe. Dajcie znać, czy w ogóle gracie. I teraz za chwilę powinniśmy dostać ostatniego bananka. Czyli bananka wygląda na to, że będzie to grecki bananek, który pojawił się na samym środku mapy. Jest to Banatology Bundle. W sensie tak nazywa się ten cały pakiet. Tak on wygląda. Jeden z lepszych bananków. Nie wiem, czy wam też się podoba. Mi się podoba. Jeśli chcecie tego więcej, wpadajcie na ten film, zostawiajcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, wpisujcie go do Rafa, to ja i trzymajcie się, na razie. Cześć!